kolejne pytanie, jak będzie weryfikowane to, ile razy para podchodziła? No myślę, że każda para ma lub może natychmiast uzyskać dokumentację medyczną, to z tym nie ma problemu. Myślę, że pary zagraniczne, ciekawe pytanie, zastanówmy się, czy też dotyczy to cykli wykonywanych na przykład poza Polską. Dużo mamy par leczących się poza Polską i leczących się potem u nas. Jak to będzie ocenione? No, tego nie wiemy. Myślę, że to są no tak, ale z drugiej strony pary nie mają obowiązku przedstawienia dokumentacji medycznej, ponieważ dokumentacja medyczna w przypadku leczenia płodności nie jest gromadzona w żadnym centralnym systemie, więc jeżeli nie miałabym życzenia zataić, że byłam kiedykolwiek... Ja tutaj nie namawiam nikogo do łamania prawa, tylko też pokazuję kolejną lukę, tak, która tutaj no jest może widoczna. Wystarczy oświadczenie po prostu, że ktoś był leczony, tak, a jak nie, no to niestety będą musieli zainteresowani załączyć jakąś kserokopię dokumentacji. Pani 35-latka pisze, skończyłam 35 lat, mąż 38. Jesteśmy po 3 próbach in vitro, w tym 6 transferów. 2 razy udało się, niestety poroniłam 11 tydzień i 7 tydzień. Czy w tym przypadku mamy szansę na refundację? No, zgodnie z projektem chyba nie. Tak. Niestety. Aha, jeszcze tutaj nie powiedzieliśmy, bo mówiliśmy, kto nie ma szans na refundację właśnie i nie powiedzieliśmy, że również kobiety, u których diagnozuje się tak zwane poronienia nawracające, nawykowe, one również są wyłączone z programu, nawracające utraty ciąży w tym samym związku, czyli właśnie to wady macicy, bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży, brak macicy, to oczywiste, ale tutaj są bardziej ciekawe sformułowania i punkty. Na przykład nieodpowiednia odpowiedź na prawidłowo przeprowadzoną stymulację jajeczkowania, czego wyrazem był brak pozyskania komórek jajowych w 2 cyklach stymulacji, czyli pary, które słabo odpowiadają, tak, na stymulację. I potencjalnie ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania, to dotyczy właśnie tych par, gdzie partnerka, gdzie kobieta ma obniżoną rezerwę jajnikową. I jeszcze ważna, myślę, uwaga odnośnie do pani, która pytała o sytuację po 3 nieudanych cyklach. Tak. Istotne jest to, że to nie będzie tak, że jeżeli program się zacznie, to my 1 lipca rzucimy się tylko na program rządowy i będziemy się zajmować tylko pacjentami z refundacją. Absolutnie nie. Równocześnie będziemy się zajmować wszystkimi innymi pacjentami na tych samych zasadach. Także pacjenci, którzy z jakiegoś powodu nie będą mogli, nie będą chcieli, nie będą chcieli to inaczej, czy cokolwiek ich wyklucza, oczywiście mają jak najbardziej szansę na pełne leczenie na takich samych zasadach jak dotychczas i na takich samych zasadach po prostu wszyscy pacjenci będą traktowani tak samo. Pani Ania M. pyta, a jaka jest przerwa w chodzeniu po lekarzach? Nie mamy pieniędzy i w jaki sposób mam pokazać 12-miesięczną dokumentację? Myślę, że to nie musi być tak, że pacjent przychodzi 1 stycznia i jest do 1 stycznia danego roku, to jest ten rok. Myślę, że tu będzie można uwzględniać cały ten ciąg swojego leczenia od jakiegoś czasu wstecz, poprzez różne kliniki, różne osoby. No myślę, że to się wyjaśni jeszcze, jak technicznie należy tą dokumentację przedstawić. Tak, no chyba w najgorszym przypadku taka para będzie musiała po prostu zebrać dokumentację ze wszystkich miejsc, gdzie się leczyła, włączając to, nie wiem, ginekologa rejonowego, tak? I po prostu z teczką uzupełnioną przyjść. Pani Beata pyta, czy wszystkie 3 próby muszą być wykonane w jednej klinice, czy mogą być w kilku? Myślę, że w różnych oczywiście. Czyli jeśli ktoś będzie chciał do Państwa przejść z innej kliniki, czy od nas i odwrotnie, do no, niestety nie to wtedy tak. Megi 1978 pyta, małżeństwo, ja 35 lat, mąż 37, 5 lat starań, jedno poronienie w 3 tygodniu, odsyłanie od lekarza do lekarza i nic, na in vitro nas nie stać. Znaczy Państwo wspomniałem kryteria programu, jeśli chodzi o te wymogi wstępne. Pani Kleopatra, kiedy i gdzie trzeba się zgłosić, żeby skorzystać z dofinansowania? No właśnie to jest pytanie, na które odpowiedzi znaczy, nie znamy. Tak, na ale razie. Mówiliśmy już kilkukrotnie. To zachęcamy do takiego scenariusza. Co do finansowania, no wszyscy jesteśmy na etapie takim, że nie wiemy. Nie ma jeszcze ostatecznej decyzji. Natomiast zachęcamy Państwa, żeby zjawili się w jakiejś klinice i rozpoczęli tą pierwszą wizytą proces rejestracji i ewentualnie leczenia. Od strony formalnej, do tego zachęcamy. Pan Maciej pyta, czy po piątkowym spotkaniu w ministerstwie z zainteresowanymi klinikami będzie opublikowane jakieś podsumowanie na przykład na stronie naszego wydziału? Jeżeli będziemy zaproszeni na to spotkanie, mamy nadzieję, że tak się stanie i że to Polskie Towarzystwo Ginekologiczne decyduje się nas zaprosić, to mamy nadzieję, że będziemy mogli opublikować taką relację, o ile oczywiście ta debata nie będzie utajniona. Trudno mi powiedzieć, jaki będzie jej charakter, ponieważ jeszcze nie mamy zaproszenia. Ja myślę, że my też to postaramy się zrobić, niezależnie na naszej stronie. Czy pacjent będzie się zgłaszał do ministerstwa czy do kliniki? Do kliniki oczywiście. Kliniki.
Okay. Pani Becia, koszt leków wyniesie kolejne 7 tysięcy, tak usłyszałam od specjalisty, czy tak faktycznie jest? No nie, to chyba trochę przesada. To już jest jakaś niezwykła okoliczność, żeby to był taki koszt. Szacuje się, że kwota 3 tysiące, 2,5 to jest przeciętny koszt stymulacji. No tak, a minister zdrowia, oby ta obietnica się spełniła, obiecał, że podejmie negocjacje z firmami farmaceutycznymi na rzecz, tak, dedykowane obniżeniu kosztów leków i przynajmniej częściowemu dofinansowaniu. No oby się to udało, bo przecież z leków do procedury in vitro nie korzystają tylko pary podchodzące do in vitro, ale też pary podchodzące do inseminacji, czy starające się w cyklach, znaczy nienaturalnych już wtedy, ale starające się bez metod wspomaganego rozrodu. Internauta Uniku Kika 2811 pyta, a raczej pisze, koszt leków w 2012 roku wyszedł około 5,5 tysiąca, czy leki w klinikach będą miały ujednolicone ceny przy tym programie? To znaczy tak, leki nabywamy w aptece, nie w klinice. Tylko nieliczna część klinik jeszcze jakimś taką formą dysponuje, ale mam wrażenie, że tutaj będzie narzucona jakieś podobieństwo, żeby pacjent w każdym miejscu mógł skorzystać z podobnych leków, podobny koszt stanowił to. I to przy okazji jeszcze jeden apel, skoro mam już tę okazję. Proszę Państwa, mamy świadomość tego, że leki do stymulacji jajeczkowania, szczególnie te gonadotropinowe, to jest bardzo duży wydatek. Zaklinamy Państwa, my to na naszej stronie internetowej oczywiście tępimy, jest to usuwane. Nie kupujcie tych leków na własną rękę, bo komuś zostało po nieudanym programie albo po udanym programie ileś tam ampułek. W ten sposób możecie Państwo przekreślić po prostu swoje szanse na powodzenie programu, bo nie wiecie, w jakich warunkach te leki były przechowywane, nie wiecie, jak były transportowane. Ja wiem, że to są duże koszty, ale stawka się toczy po prostu o ciążę i urodzenie zdrowego dziecka. Nie ryzykujmy, bardzo proszę. Natomiast jeszcze wracając do tych kosztów stymulacji, oczywiście może się zdarzyć, że ten koszt wyniesie 5 tysięcy, natomiast myślę, że obecne systemy stymulacji powinny zmierzać do takich protokołów stymulacji, gdzie pacjent nie musi zakupić leków za 5 tysięcy czy za 7 tysięcy, a mieć taką samą jakość cyklu. Obecnie powinno to wynosić 2,5-3 tysiące i jeżeli Państwo korzystacie z klinik, gdzie te koszty są bardzo przekraczane, no to po prostu proszę się zastanowić, czy nie wybrać miejsca, gdzie oferowana jest ta sama jakość stymulacji za nieco mniejszą kwotę po prostu. Internauta o nazwie Alanek 24 pyta, czy transmisja jest na żywo. Tak, jest na żywo, 7 minut po godzinie 19. Dobrze, kolejne pytanie. Czy klinika Invimed w Gdyni będzie starać się udział w programie? Mieszkam w Gdańsku, co mam zrobić, żeby się przygotować prawidłowo do kwalifikacji? Posiadam historię leczenia niepłodności w poradni endoginekologicznej, ginekologicznej i endokrynologicznej, mąż urologiczny. Myślę, że jeśli chodzi o przygotowanie z Państwa strony, to jest na razie wszystko, bo głównie chodzi o bycie zarejestrowanym i dokumentację. Jeśli chodzi o naszą placówkę w Gdyni, no chcielibyśmy oczywiście, żeby wszystkie te nasze placówki, czyli w Gdyni, Wrocławiu, Poznaniu, Warszawie, do programu przystąpiły. Zobaczymy. Program mówi o procedurze ICSI, co z procedurą IMSI? No faktycznie, tylko ICSI jest wyszczególniona. No nie mówi program. Nie mówi po prostu, nie mówi o IMSI. Natomiast zobaczymy, no może będziemy mogli na ten temat jeszcze podyskutować. Dobrze, kolejne pytanie od naszych internautów. Jaki jest koszt badań pary przed in vitro? Tak. Jaki jest koszt badań pary przed in vitro, tak? Może ja pozwolę sobie na to pytanie odpowiedź, ponieważ ja to starałem się dość dokładnie przeanalizować jakiś czas temu. Powiedzmy tak, tak zwany koszt minimalny, taki zestaw mini powiedzmy, który jest wymogiem większości klinik, to jest koszt około 900 zł. Jeżeli byśmy chcieli wykonać totalnie wszystko, łącznie z badaniami genetycznymi, badaniami immunologicznymi, to jest to kilka tysięcy złotych, tak. Ale realny, racjonalny koszt dla pary to jest wydatek około 1000 zł. Tutaj jeszcze pani Agnieszka dodaje do tego pytania, jaki jest koszt badań, ponieważ ze względu na wyniki męża zostało nam tylko in vitro i musimy zrobić wszystkie badania od początku przed in vitro, a po prostu o kosztach badań wstępnych nikt nie mówi, tak samo jak o wizytach. No to tak jak powiedziałem, badania wstępne, ten zestaw mini obejmuje badania infekcyjne typu HIV, HCV i tak dalej, badania do znieczulenia, do pobrania
komórek jajowych, pojedyncze hormony, badanie nasienia, to jest koszt około 1000 zł, nic więcej. Tak, no właśnie, tutaj też warto się jeszcze odnieść do kosztorysu programu. Tutaj oczywiście są uwzględnione badania przed in vitro, tak jak te, o których Pani wspomniała, ale co się składa na te badania? USG, badanie estradiolu, progesteron, badania w kierunku chorób zakaźnych, to oczywiste, i preparatyka nasienia, tak? Czyli to, co program uznaje za niezbędne minimum, jest właśnie takie. My nie mamy w Polsce standaryzacji badań przed in vitro i to powoduje, że w jednej klinice lista badań wymaganych wynosi 4 badania, w innej 15 może wynieść, tak? Jakby rzucam tutaj liczby z głowy. Chodzi mi po prostu o pokazanie, że te wymagania się mogą bardzo różnić i to jest przywilej kliniki, ona nie ma narzuconego tutaj programu postępowania i algorytmu, ale to jest również wybór Państwa, w jakiej klinice się leczycie, tak? I które badania wykonacie. Chce Pan dodać jeszcze, Panie doktorze? Nie, myślę, że to jest tak, jak dokładnie Pani powiedziała. Okej, to spróbujmy teraz bardzo krótko odpowiadać, bo pytań jest naprawdę bardzo dużo. Pani Beatka pyta, co w przypadku niepłodności idiopatycznej, jak udokumentować leczenie? Dobra, jest to wszystko w programie. W przypadku niepłodności idiopatycznej, będę mówiła z głowy, ale zaraz sprawdzę. Jeżeli kobieta ma mniej niż 35 lat, to 12 miesięcy powinno być udokumentowane. Jeśli ma więcej, nie, przepraszam, 24 miesiące, 2 lata. Tak, tak, jeżeli ma więcej niż 35 lat, 12 miesięcy. Pani drobnostka, czy para z jednym dzieckiem, poczęcie naturalne, pragnąca rodzeństwa dla dziecka wskutek późniejszych dwóch ciąż pozamacicznych i utraty jajowodów kobiety może skorzystać z tego programu, czy mają szansę się zakwalifikować? Jak najbardziej tak. Tak, to jest wskazanie bezpośrednie. Gość MW, czy jest możliwość rozpoczęcia leczenia w tym momencie w styczniu i w momencie wejścia programu w lipcu ubiegać się o refundację zwrotu kosztów już podjętych, czyli powiedzmy ten okres od stycznia do lipca? Myślę, że zwrotu kosztów nie, ale do rozpoczęcia leczenia zachęcamy. I kolejne proszę nie odkładać tego. I kolejne pytanie, czy Invimed prowadzi program refundacji w Częstochowie? Tak. Jesteśmy z tego dumni. To na tyle. Wszystkie pytania zadane. Czy chcą Państwo jeszcze coś dodać, co byłoby istotne z punktu widzenia naszego dzisiejszego spotkania? No, ja bym chciała złożyć wszystkim życzenia i sobie samej, żeby to, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, stało się ciałem i żeby to nie były tylko dywagacje, tylko żeby rzeczywiście, żebyśmy w lipcu wszyscy się mogli cieszyć z tego, że ten program po prostu wejdzie w życie. Bardzo tego życzę Państwu i sobie również. Ja również Państwu życzę. No dobrze, to jeszcze ostatnie pytania, bo są kolejne. Dobrze. Czy w Częstochowie program jest prowadzony? Jest. Tak. To o Częstochowie pytałem, tak? Kiedy i gdzie można zacząć składać dokumenty? Po prostu trzeba przyjść, no, zarejestrować się, zjawić się na tak zwaną pierwszą wizytę. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Bardzo miło. Cieszę się, że tak dużo osób uczestniczyło dzisiaj w naszym spotkaniu. To chyba nasz rekord, Pani Aniu, bo w spotkaniach naszego Bociana mieliśmy chyba 60 osób maksymalnie. 60 osób, tak. No, a tu, temat gorący. Tak, a tu ponad 111. Przypominam, że ten materiał będą Państwo mogli zobaczyć na stronach kliniki Invimed. Odsyłam na nią www.invimed.pl. Na naszym Bocianie? Oczywiście, będziemy udostępniać ten film. I na Facebooku, i na naszej stronie. Też zapraszamy na stronę naszego Bociana, nasz Bocian. naszbocian.pl. My mamy jeszcze jedną debatę. Tak, mamy Powiedzieć debatę, rozmawiać. Na kampanii Powiedzieć i Rozmawiać. Już teraz serdecznie zapraszamy. Datę nie podamy, bo właśnie ustalamy. Ale poinformujemy na pewno na stronach. Tak. Bardzo dziękuję Państwu za spotkanie. Dziękujemy. Pani Anna Krawczak, przewodnicząca Stowarzyszenia Nasz Bocian i dr dziękuję. Tomasz Rokicki, dyrektor medyczny kliniki Invimed, byli moimi Państwa gośćmi. Do zobaczenia, mówi Tomasz Słodki. Aniu, dziękuję za wizaż. Dziękuję całej mojej ekipie za współpracę. Arturowi Ledzińskiemu, Władkowi Prażmowskiemu i Patrykowi Martusiowi. Do zobaczenia, Tomasz Słodki.